Halo, halo, witam bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku opowiem o tym, jak zacząłbym grę jednostką piechoty, gdybym wybrał piechotę. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam bardzo do subskrybowania oraz do przeglądania pozostałych moich filmów, i wielkie dzięki za to, że jesteście i za Wasze wsparcie. Przejdźmy więc do odcinka. Od razu mówię, że to, o czym będę mówił dzisiaj, to nie jest jakiś złoty środek, to nie jest jedyna droga, którą można wybrać. Tych opcji, które tutaj są, jest naprawdę bardzo dużo. To jest po prostu opcja, którą wybrałbym ja i ona mi się podoba. Natomiast myślę, że można by spokojnie z nią spolemizować i może są nawet lepsze drogi i to też zależy od aktywności. Będę mówił z perspektywy gracza, który jest aktywny, nie wydaje za dużo pieniędzy na grę, natomiast chce grać, chce się bawić i chce walczyć. Także tutaj to są dla mnie takie ważne rzeczy. Ok, na samym początku gry musiałbym wybrać cywilizację i cywilizację, którą ja bym wybrał. To może będzie zaskoczenie, ale wybrałbym wikingów. Nie ze względu na te dodatki, które tutaj dostają, które nie są takie złe. Ta ładowność oddziału też się może przydać, bo znając mnie, pewnie też atakowałbym inne miasta na samym początku, takie wiecie, bez sojuszu, jakichś tam nubów i tak dalej, dla surowców, dlaczego nie, zawsze to lubiłem, podejrzewam, że robiłbym to znowu. Ale przede wszystkim dlatego, że chciałbym odblokować sobie na samym początku bierna. I zaraz wam o tym powiem. Dlaczego i jak to wychodzi z dowódców. Jeżeli chodzi o początek, piechota ma w ogóle bardzo fajnie, bo druga opcja to są Chiny, gdzie dostajemy Sansu i oprócz tego prędkość budowy, która też jest bardzo fajna i uważam, że to jest bardzo fajna opcja, jeśli chodzi o piechotę. Natomiast ja wybrałbym Wikingów, tak? Podejrzewam, że dużo osób wybierze Chiny i też super, tak? Ale ja mam trochę inny pomysł. Wybrałbym bierna z tego względu, że chciałbym bierna mieć od samego początku, bo był toby mój pierwszy dowódca, na którym bym się tak naprawdę skupił. Czyli pierwsza rzecz, którą chciałbym zrobić, to podnieść bierna do 60 poziomu, tak? Byłby to mój jedyny dowódca, którego, na którego wydawałbym tutaj te dodatkowe, że tak powiem, opcje wzmacniania. Poziomu, tak? Czyli te księgi, które mamy z doświadczeniem, wydawałbym właśnie na niego. Oprócz tego robiłbym sobie pewnie też Lochara i Bodice, żeby wiecie, ale nimi zdobywałbym po prostu doświadczenie, zabijając barbarzyńców i tak dalej. Oczywiście chciałbym też wymaksować Bierna, jeśli chodzi o umiejętności. Natomiast jeśli chodzi o umiejętności, akurat, to robiłbym. Równolegle Bierna i Sansu. I to, co bym chciał tutaj uzyskać, to inwestowałbym tylko w tą dwójkę i chciałbym po prostu na KvK-1 mieć obu wymaksowanych i walczyłbym w KvK-1 epickimi dowódcami, czyli chciałbym mieć właśnie 60 poziom Bierna. I zanim ustawionego sansu i y, najchętniej obu wymaksowanych, myślę, że do KVK1 y, by mi się to udało. Okay. No możecie teraz zapytać co jeśli chodzi o legendarnych. Legendarnych w ogóle bym odstawił, ponieważ na początku gry ja uważam, że dużo lepiej jeśli chodzi na przykład klejnoty zainwestować je w VIP. Dużo lepiej mamy jest tam dużo roboty, jeśli chodzi o wiecie rozbudowę naszego e, miasta, budowę, badania i tak dalej Ja bym sobie dokładnie zdawał sprawę z tego, że na tym KWK1 to ja nie będę najsilniejszym zawodnikiem, bo nie wydawałbym jakiejś niesamowitej kasy. Na tą grę i spokojnie grałbym sobie po prostu tym jednym marszem, który moim zdaniem jest naprawdę solidny. I wielu takich bylejakich, że tak powiem, marszy z legendarnymi dowódcami może po prostu wygrać z nimi. Tak. Czy na przykład, jeżeli ktoś ma Mehmeta 5-1-1-1, to moim zdaniem Sansu jest, jest po prostu od niego lepszy. Ba, nawet od YSG. Ej, moim zdaniem, SANCU jest lepsze albo bardzo podobne, jeżeli właśnie YSG jest na poziomie tam 5111, 1, 1, czyli ta pierwsza tylko. Umiejętność wymaksowana i podobnie będzie z różnymi innymi dowódcami, czyli właśnie na przykład Ryszard, na przykład Karol Młot. Jeżeli oni mają tylko pierwszą umiejętność, a jeszcze do tego są na słabym poziomie, to naprawdę nie jest to jakaś wielka różnica. Natomiast wiecie, tych legendarnych dowódców, żeby podnieść do 60 poziomu, to jest naprawdę trudna sprawa. Potrzebujemy dużo złotych gwiazd, potrzebujemy więcej doświadczenia. Jeśli chodzi o umiejętności i złote rzeźby, to tutaj też to jest dosyć drogo. Oczywiście cieszyłbym się za każdym razem, kiedy w tawernie wypadłby mi Karol Młot, także to by była super sprawa. Myślę, że odblokowałbym sobie też Ryszarda, natomiast nie inwestowałbym w niego w ogóle tak, nawet myślę pod tym względem, żeby, żeby, wiecie, robić te łańcuszki barbarzyńców, nie inwestowałbym, bo ja osobiście nie mam na to czasu i po prostu tego nie robię, tak, więc nie, nie miałbym tutaj jakiegoś wielkiego ciśnienia na tego Ryszarda. I tak bym sobie przeżył, podejrzewam, to KWK1 właśnie z tym moim jednym marszem biernym, przy czym samcu też chciałbym powoli inwestować na 60 poziom. No, i co później? Później wszystko bym zbierał, bym był naprawdę super oszczędny, jeśli chodzi o złote gwiazdy, jeśli chodzi o doświadczenie i przede wszystkim, jeśli chodzi o złote rzeźby. Starałbym się tak grać, żeby praktycznie do tego KvK2 nie wydać ani jednej złotej rzeźby na nikogo. Tak? I później, myślę, że już się domyślacie, wszystko to wydałbym, gdy na kole pojawia się Alex. Kiedy na kole pojawia się Alex to pewnie zrobiłbym wszystko, żeby właśnie go odblokować. Też nie inwestowałbym w niego za dużo klejnotów. W sensie nie, nie był kołem. Bardziej bym sobie pewnie inwestował w VIP'a, natomiast podejrzewam, że do tej pory miałbym już tych złotych rzeźb naprawdę całkiem sporo. I te wszystkie złote rzeźby, które udałoby mi się zdobyć, użyłbym właśnie na Alexa. I od tej pory robiłbym wszystko, żeby tego Alexa wymaksować. Mam nadzieję, że kiedy on by się pojawił, to miałbym na tyle, żeby co najmniej wymaksować jego pierwsze dwie umiejętności, wbić go na 60 poziom i już mieć go do używania do KVK2. Kiedy miałbym już takiego Alexa, to pewnie na początek używałbym Alexa i zanim ustawiłbym Sansu. Chyba, że do tej pory miałbym już na przykład bardzo dobrą albo nawet wymaksowaną Atel Fledę. No, jeżeli byłaby taka opcja, to używałbym właśnie tego marszu, czyli używałbym pierwszego yy, Alexa, a zanim używałbym Atel Fledy. Jako drugi marsz cały czas miałbym tego dosyć porządne, ten porządny marsz Bierna i Sansu. Tutaj oczywiście można robić różne, że tak powiem, wygibasy, jeżeli nie mamy 60 poziomu, tak? Czyli można użyć sobie na przykład Sansu z Atelfledą, Bierna z Aleksem albo na odwrót lepiej, tak? Czyli Bierna z Atelfledą, a Sansu z Aleksem. Także to też byłaby dla mnie opcja. No i... Podejrzewam, że wszystko co bym robił później, to po prostu robiłbym tak, żeby wymaksować sobie tego Aleksandra, i podejrzewam, że tak bym dotrwał do końca sezonu podbojów. Całkiem możliwe, że udałoby mi się go wymaksować i zostałyby mi jakieś złote rzeźby. Natomiast te złote rzeźby, które by ewentualnie mi zostały, to absolutnie bym ich nie inwestował, ponieważ kiedy wszedłbym w sezon podbojów, to znowu to wszystko, co udało mi się jeszcze, że tak powiem, tutaj schomikować, użyłbym w momencie, kiedy pojawia się Sipio Prime, i wtedy znowu starałbym się wymaksować, czy tam jak najbardziej zrobić Sipio Prime, żeby mieć ten marsz Alexander i właśnie Sipio. Prime. Także myślę, że tak, yy, tak bym do tego podszedł. Wiem, że to nie jest jakiś taki plan yy, maksymalny. Jeszcze zapomniałem o tym powiedzieć, że oczywiście odblokowałbym sobie yy, YSG. Tak? Yy, tylko znowu, no, raczej bym w niego za dużo nie inwestował, by to po prostu było najprawdopodobniej dla mnie niemożliwe. Czyli zobaczcie, zamiast, yy, że tak powiem, wszystkie. Wrony za ogony, to raczej szedłbym w ten sposób. Myślę, że to jest całkiem niezły plan, ponieważ na KvK-1 miałbym całkiem solidny marsz, którym mógłbym się już powoli bawić. W KvK-2 też. Z tym Aleksem myślę, byłby to marsz dobry i byłby też dobry na KVK3. Cały czas mógłbym sobie walczyć spokojnie jednym lub dwoma marszami. Natomiast wchodząc w sezon podbojów, też byłbym blisko już takiego marszu, którym spokojnie sobie będę mógł walczyć. Natomiast to, co bym robił jeszcze dalej, to już jest naprawdę daleko ciężko wychodzić tak daleko znowu aż. W przyszłość podejrzewam, że gdzieś tam po drodze na pewno robiłbym też tego Guan-Yu, tak, być może Sargona, tak, żeby mieć jak najwięcej tych marszów piechoty, takich naprawdę fajnych, użytecznych, i dopiero później myślałbym o innych marszach. No i tak by to u mnie wyglądało. Jestem ciekawy, jaki wy mielibyście pomysł na rozpoczęcie swoją grę. Piechotą. od razu tutaj mówię że to właśnie bardzo dużo zależy od tego ile kto inwestuje w tą grę jak aktywnie gra bo pewnie niektórzy powiedzieliby ja bym jeszcze zrobił tego 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 i tego natomiast patrzę tutaj tak realistycznie ilu dowódców tak naprawdę byłbym w ogóle w stanie wymaksować na ten, na ten czas tak także to nie jest jakiś taki może plan fantastyczny nieimponujący. Ale myślę, że to by był plan absolutnie do wykonania. To wszystko w tym odcinku. Dzięki i trzymajcie się. W następnych odcinkach będzie jeszcze oczywiście kawaleria i łucznicy, także jeżeli chcecie zobaczyć, to subskrybujcie i czekajcie na te odcinki. Ok, teraz to już naprawdę koniec. Trzymajcie się. Cześć!